Stochem o 5,5 punktu przed Timim Zajcem, który skakał przed chwilą. Zajcowi niespecjalnie wyszedł ten skok. Jak skoczy Robert Johansson, zwłaszcza końcówka ROR Vikersund. On tam przecież dwa lata temu skoczył 252 metry. To był przez chwilę rekord świata. Poprawił go później Stefan Kraft. Robert Johansson. No, wyciągnął fenomenalnie ten skok. Wprawdzie wylądował bez telemarku, ale to była świetna odległość. To było daleko poza HS, poza rozmiar skoczni, poza 134 metry. I nieważne, że sędziowie dali po 16, 16,5 punktu. Nieważne nawet, że odejmą prawie 15 punktów, dokładnie 14,9 za ten wiatr wiejący pod narty. Bo Robert Johansson skoczył... I tu zawieszam głos, bo wciąż 144 metry, o 3 metry dalej od rekordu skoczni Andreasa Kofflera, rekordu sprzed lat 8. 144 metry Roberta Johanssona. No i nota łączna 144,4 punktu, tę wartość...